Witam Was bardzo serdecznie w tym pięknym 2021 roku. Jest ze mną doktor Stasek, którego długo nie było. Ale trzeba mu wybaczyć, bo w ciężki sposób przechodził COVID. Nie miałem żadnego covid A, a dzień dobry? Dobry, ale nie miałem covida. Musiał pan mieć. Teraz jak ktoś nie ma, to jest podejrzany, a tym bardziej celebryta. A pan przecież jest lokalnym celebrytą. Pan mnie nie obraża? I jeszcze nie. Staram się wyjaśnić pańską nieobecność. Przy okazji staram się pana wypromować jako celebrytę, to może wcześniej pana zaszczepią. Ja się nie mam zamiaru zaszczepiać. Oni też nie zamierzali, po prostu przechodzili koło szpitala. Z tragarzami? Ja <laughs> przechodzili z tragarzami. Przypadkowo. Ale wróćmy do filmu. Jak już się wszyscy zorientowaliście, jest z nami niezaszczepiony doktor Stasek. Będziemy się dzisiaj wspólnie zastanawiać nad pytaniami, które nurtują wszystkich akwarystów. Pierwsze z nich to pytanie tytułowe. Czy Piłat miał akwarium? Jaki Piłat? Z Kawaibów? Z Ładomia. No niech mi pan teraz nie mówi, że Piłata pan nie zna. Z Nowego Testamentu chociażby. Ja żadnego testamentu nie spisywałem, bo nic nie mam. A to, co mógłbym przekazać potomnym, to, to się damaścią albo tabletkami wyleczyć. To nie wiem, czy warto. Piłat, poncjusz, nic z pan nie kojarzy? Poncjusz mi się z tłustym czwartkiem kojarzy. Nawet kilka poncjuszy, ale takich klasycznych, z marmoladą. Zaczynam się zastanawiać, czy nie wymienię pana na małpę. Jaką małpę? No taką, jak ma mokłe. Pfu, to przez tego piłata. Mokre łapska ma małpę, figurkę taką. Małpa jest, nic nie gada, a inteligencją pana i tak przerasta. Mój kolega się nazywał paw, Jan paw, ale i tak wołali go pawian. Coraz bardziej się przekonuje do jakiejś figurki. Albo zakupię gumową lalę w skali 1 do 1. i ona nic gadać nie będzie, a zainteresowanie ludności wzbudzi. Mnie na lale chcesz pan zamienić? A jak ją wrzucę do akwarium, to od razu będę miał pierwsze miejsce w rankingu. Ja też mogę wleźć do akwarium, tylko mnie podsadzić trzeba. Nie wiem, czy wzbudzi pan zainteresowanie widowni w berecie i sandałach? O, właśnie, dlaczego pan zimą chodzi w sandałach? Przecena była. Pan sam chyba jest z przeceny, ale na dzisiaj musi pan wystarczyć. Tak naprawdę to nikogo nie obchodzi, czy piłat miał akwarium. To co dziś obchodzi akwarystów? No to jest ciężkie pytanie. W zasadzie powinienem powiedzieć, że akwaria, ale chyba się mylę. Teraz ważne są suby, lajki i rankingi. A to takie ważne? Ja myślałem, że akwaria są ważne. Kiedyś były. Teraz liczy się miejsce zajmowane przez youtubera w rankingu. Myśli pan, że ludzi to podnieca? Bo to co nas podnieca, to się nazywa kasa, a kiedy w kasie wąsa, to sukces pierwsza klasa. Ale jaka kasa? Kasa skąd? Kasa figura? No jak, skąd? No chyba pan nie myśli, że bycie na pierwszym miejscu robi się dla zaspokojenia własnych chorych ambicji. Niektórzy już nawet kupują subskrypcje, żeby być wysoko. Niedługo zaczną płacić tym niżej, żeby nie wyłazili wyżej. To coś dla pana. Czekam na to, w końcu zacznę zarabiać. Ale na razie wyłączyłem zarabianie w moich filmach. A mam gest! Co mi tam! Nie zarobię tej złotówki rocznie i nie dam urzędowi skarbowemu pożywki. Pan to jest ludzki pan! Dobra, koniec żartów. Niektórzy po prostu robią filmy i ludzie się nimi interesują i mają wysokie miejsca w rankingach, ale inni chcą być wysoko i dlatego robią różne cuda. A po co? Ano no po to, że na przykład firmy akwarystyczne, które tak chętnie dają swoje sprzęty do testowania, nie wiedzą tak naprawdę, który z akwarystów coś sobą i swoimi filmami prezentuje. Opierają się właśnie na rankingach. Jest gość na pierwszym miejscu? Jest! Znaczy ludzie go oglądają i siup. Piszemy do niego, żeby zareklamować to i owo. Co prawda połowa jego subskrybentów jest z Kenii, ale widocznie akwarystyka w Kenii jest na wysokim poziomie. Na pan zazdrości. A mnie to zwisa luźnym porem, jak wiele innych rzeczy. Dla mnie nawet akwarium na pięć może być na pierwszym miejscu. Ale on już nie kręci filmów. A szkoda, w cuglach by wygrał. Także wracając do tego, co mówiłem, ten cały ranking zrobił się w... Smutny. Pan powiedział w... No powiedziałem. Tak tylko pytam, bo dzieci mogą pana oglądać. A, no tak, 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 ma pan rację, no. Dzieci, to, to może jej jakoś uśpimy? Zastrzykiem? Nie, ja pierdzielę, kołysanką. A, to o taki staromodny sposób panu chodzi. Zna pan jakąś kołysankę? Nie. A pan? Też nie znam. No to. Pan powiedział. Nie, nie i jeszcze raz być może. Nie kontynuujmy już tego. Jak dzieci słuchają, to trudno. Chrzanić wszelkie rankingi. Ja swoich widzów mam i mnie to całkowicie wystarcza. A kiedyś nie miałem ani jednego i też nie płakałem. E, tam ryczał pan jak bubr, albo chomik. Bo ja tych futrzaków nie rozróżniam. Bobry to tamy robią. A chomiki? Chomiki robią kupy i kręcą kółkiem. Jak w teleturnieju. Ja nie wiem jakie pan ogląda teleturnieje, ale też nie chcę wiedzieć. Chrzanić rankingi, chrzanić nieuczciwych akwarystów i chrzanić wszystko co można chrzanić. Niech żyje! Co pan robi? Intonuje odpowiedź tłumu stęsknionego, by z chust pańskich mądrość wszelaką spijać. Panie Stasku, jaką mądrość? Mądrość to można czerpać od najstarszych, najbardziej doświadczonych seniorów akwarystyki. No pan to młody nie jest. No nie jestem, ale jestem wiecznym dzieckiem. Kobiety tego nie lubią. Trudno, chrzanić. Nie, nie, zaraz wróć, wróć, wróć. Pan mnie tu próbuje w kozi róg zapędzić, ale ja się nie dam. Urosło panu. Gdzie? <ścoughs> Co? Ilość subów. No tak, to ciekawostka jest. Im bardziej nie robię filmów, tym bardziej przybywa mi subskrybentów. Czyli lubię pana nie ma. No niby tak. Czyli jak zupełnie zniknę, to będzie jedyneczka w rankedzie? Ja nie robię jedyneczki do rankedu. Jednak sprawa zbierania pieniędzy na gumową lalę została przesądzona. Kto chce, żeby gumowa jadzia prowadziła filmy zamiast pana Staska, proszony jest o wduszenie linku pod filmem i za sponsorowanie zakupu gumowej jadzi. Czemu akurat jadzi? Bo mi się z Kazikiem skojarzyła. 10 grosz dla jadzi, niech se jadzia wsadzi. Gdzie? Pan coś wspominał, że dzieci nas słuchają. To może wystarczy. Ale tak całkiem serio. Jak mnie nie było, to przybyło subskrybentów. Dlaczego? Nie wiem. Może jestem odkrywany przez tych, którzy jeszcze mnie nie odkryli? Jest pan jak Ameryka. Odkrywają pana. Kapitan Ameryka chyba. Nie, nie poczuwam się do superbohaterstwa. W ogóle to jestem dość strachliwy. Nie nadaje się, żeby latać w rajtuzach i pelerynce i naprawiać polską akwarystykę. Nie umiem też naprawić pralki, kranu, ani zderzacza hadronów. Jestem do tego dość naiwny, bo kiedyś myślałem, że akwarium ma się dlatego, żeby się w nie wgapiać i w nim grzebać, żeby fajnie wyglądało. A nie jest tak? Nie, te czasy już dawno minęły. Robi się coraz bardziej komercyjnie. Że tak zmienię temat, co pan porabiał, jak pana nie było na YouTubach? Jak zapewne większość szanownych widzów wie, miałem problemy ze zdrowiem mojej pani. Było ciężko i jakoś ta cała zabawa w YouTuba zeszła na jeden z ostatnich planów. Nie za bardzo mi się chciało myśleć o akwariach, a już na pewno nie było mi do śmiechu. Ale już pan sobie żartuje, jak na przykład z tą No, żeby pan się nie zdziwił. Myśli pan, że ktoś zasponsoruje panu gumową lalę? Pan, panie Stasku, zupełnie nie rozumie internetów. Jak pan powie, że zbiera na bułkę, to dostanie pan tartą, czyli wersję puzu, żeby ją pan sobie sam złożył. Ale jak pan powie, że zbiera na bombę, żeby tych polityków wysadzić w powietrze, to no co ja będę panu mówił, zrób pan sobie taką zrzutkę. Nawet jak pan nie zbierzesz, to przynajmniej zainteresują się panem jakieś służby i w cholerę pana zabiorą. No chyba, że to będą te same służby, które sprawdzały zakup respiratorów, to wtedy nie wiem co się stanie. Może mnie wybiorą prezydentem. Może, nie wiem, jak się panu nie uda, to pozostanie pan akwarystą wyklętym albo kurczakiem wyklutym. Też ładnie brzmi. Także, kiedy najgorsze minęło, mogę sobie tu z wami pożartować i choć akwarystycznie to trochę odskoczyć od akwarystyki. Pytacie mnie o update i moje akwaria. Z pewnością będzie takowy, choć w akwariach dużo się nie zmieniło. Roślin dużo, ryb mało, wody w sam raz. Ja też wystąpię? <laughs> nie ma takiej opcji. Czekamy na jadzie. Pan już może pakować walizki, niech pan nie zapomni o sandałach. Mam cały czas założone. Psa, ale hejterzy znów pana zjadą, że zrobił pan film o niczym. Wie pan co ja na to? No. No i... No i teraz hejterzy się wkurzą. Ale ja mam na nich sposób. Znikam z YouTube'a, im się nudzi, pojawiam się. Zanim się zorientują, to znów znikam. Jak murzyn na pasa. Panie Stasku, teraz nie ma murzynów. Teraz są Afroamerykanie, Afroazjaci i Afroafrykanie. A, to dlatego moja sąsiadka przestała wołać murzyn na swojego psa. Woła afroamerykanin? Nie, woła na niego asfalt. No to, to to zamienił stryjek siekierkę na kijek. Jeśli tylko ćwiczył tym kikiem. w klasztorze koszalin, to ja bym też się zamienił. Żeby pan się mógł zamienić w piękną księżniczkę, to bym był za. A na co panu piękna księżniczka? Do garów bym ją zagonił. No teraz ma pan już przeciw sobie rankingowców, hejterów, afroamerykanów i kobiety. Co dalej? No pozostali mi tylko katolicy, zwolennicy prezesa i przydrożne grzybiarki. Ja nie wiem, czy wystąpię jeszcze u pana. Ale nie ma się czego bać. Przecież akwaryści, jak i cały naród, charakteryzują się głęboko zakorzenioną tolerancją. Kiedyś na zjeździe akwarystów pobili się miłośnicy Molinezji z miłośnikami Gupików. Akwaria sobie tłukli, włosy wyrywali, a i niecenzuralnym słowem potrafili się posłużyć. No to grubo, jak to się skończyło? Sprzątaczka wytarła wodę z podłogi. Pierdoły, pan wygaduje. Przecież nikt by nie pobił innego, żeby być, żeby być. Ani subów sobie nie kupił, żeby być, żeby lepszyć. Ja tam nie wiem. Ja wiem, że pan nie wie. Ostatnio zastanawiałem się, czy kręcić dalej filmy, czy zupełnie już z tego zrezygnować. Za mało panu płacą? Mnie nie płacą. Mnie tylko darowizny robią, więc niech pan z łaski swojej się nie zapomina, bo tym sandałem pan w zarobisz. Ale kasa to kasa. No i tu się z Panem nie zgodzę. Ale nie będę w to głębiej wchodził, bo to nie kanał o finansach. Tak więc zastanawiałem się, czy tego wszystkiego w cholerę nie rzucić. I zająć jakąś inną kolejną swoją pasją. Ale niestety okazało się, że jestem z tych, którzy nigdy nie usiedzą w jednym miejscu i na jednej rzeczy skoncentrować się nie potrafią. Jak zacznę zajmować się czymś innym, to jak siebie znam, porzucę to po roku i zajmę się kolejną rzeczą. Słomiany zapał. Po prostu znak bliźniąt mnie nęka. Wierzy pan w takie gusła? Jeden wierzył w gusła i mu b*** Coś pan kręci, widziałem pana w kościele. W zasadzie ma pan rację. Z kilkoma wyjątkami. Nie widział mnie pan, tylko słyszał. I nie w kościele, a w meczecie. I nie byłem to ja, a jakiś podobny do mnie imam. Czyli większość się zgadza? Tak, większa połowa. Jak mawiała moja matematyczka i potem biła nas linijką po łapskach. Mokrych? Raczej brudnych. Coś pan kręci. No właśnie postanowiłem nadal kręcić i w tej akwarystyce się obracać jak brojler narożnie. Zawsze coś tam wymyślę, żeby się z widzami tym podzielić. Akwaria nadal są, tylko ryb nie ma. Chce pan zaapelować? Chcę. Niniejszym oprócz zrzutki na gumową jadę apeluję jak ktoś ma jakieś ryby najchętniej żyworodne ale niekoniecznie których chce się pozbyć to niech da znak no i oczywiście jak jest z Łodzi najlepiej steofilowa a najlepiej jakby mieszkał w vis-a-vis. -vis. niech rozpali ognisko i przykrywa je co jakiś czas kocem tak to są znaki dymne ale może także zadzwonić do mnie albo zastukać w okno albo maila wysłać albo albo coś tam coś tam albo albo no bo ryb mi brakuje Odbiorę osobiście w pełni zabezpieczonym przed covid czyli maska, czapka i prezerwatywa. Full wypas, jak mówią emeryci. Dokładnie tak, jak pan mówisz. Czy kiedyś pan powie prawdę, jak to z panem jest, pańskim życiem i pańskimi zainteresowaniami? Nie. A czemu? Bo wtedy przeszlibyśmy do innej kategorii filmów na YouTube i pewnie mieli za dużo subskrypcji. A my się lubimy ukrywać i generalnie choć kochamy Sławę, to się jej panicznie boimy. Jacy my? My, ja i mój skarb. Zaczynam się pana bać. Eee, tam, ja to spokojny jestem, za to Piłat to był zbój. Z kawaibów? I tak wróciliśmy do pytania. Czy Piłat miał akwałium? Ale na co Piłatowi akwałium, jak miał czałną pełę? Ten z Ładomia? Nie, ten z kawaibów, to noc. Klej, w nocy i się. Za oknami właśnie wstawał dzień, odpłynął kot, opuścił puścił